Witam serdecznie internautów portalu jarocińska.pl i czytelników Gazety Jarocińskiej w kolejnej odsłonie programu 2 na 1. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani wiceburmistrz Hanna Szałkowska. Dzień dobry, witam. I Robert Kaśmierczak, radny i przy okazji dyrektor Wydziału Kultury Miasta Poznania. I dziedzictwa. I dziedzictwa. Przy okazji. Dzień dobry. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie Jarociński Festiwal i na tej imprezie, która ma rozkręcać miasto, ma być nie tylko trzydniową imprezą, ale ma trwać przez cały rok, bo tak często się o Jarocinie mówi, o festiwalu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. My jesteśmy jako gmina chwilę po tym, jak został ogłoszony przetarg na kolejną edycję Jarocin Festiwal. Pani burmistrz, czy pani jest zadowolona z tego, w jakiej pozycji dzisiaj jest Jarocin Festiwal? Ale w jakiej pozycji względem czego w zasadzie, bo musieliśmy sobie ustalić tutaj względem, jakąś hierarchię. Względem chodzi tego, jak ta impreza dzisiaj wypada w Polsce, jak ona jest traktowana, czy jest to typowo komercyjne zdarzenie, czy jest to rzeczywiście Jarocin gra przez cały rok, czy jest to tylko, że trzy dni trwa impreza, jak to ktoś kiedyś powiedział, getto, kończy się, wyjeżdżają zespoły, festiwal przestaje grać, no i tak naprawdę czekamy na kolejny rok. Gdybyśmy porównywali to na przestrzeni właściwie całego okresu, od kiedy trwa sam festiwal, no to oczywiście, że ta pozycja festiwalu się zmieniła, no bo jakby no faktem niezaprzeczalnym jest to, że festiwal w latach 80. był jedynym takim w Polsce. Stąd właściwie nie mieliśmy nawet żadnej takiej innej skali porównawczej. W związku z tym byliśmy numerem jeden. Że słuszniejsze byłoby to, nie żebyśmy konkurowali z innymi festiwalami, tylko żebyśmy wykreowali ten swój festiwal na taki specyficzny, żeby każdy chciał tutaj przyjechać. Nie ze względu na jego wielkość, czy na tysiące fanów, którzy się tutaj właśnie zjawią. Pan jest odpowiedzialny za reaktywowanie festiwalu w 2005 roku. Czy pan myśli, że jest taka szansa, żeby Jarocin wciąż stał się festiwalem, na który będą chcieli przyjechać ludzie z całej Polski, a może i z zagranicy? Jestem odpowiedzialny nie tylko za reaktywowanie, ale również ściągnięcie w roku 2007 agencji, która dziś jest postrzegana jako powód takiego festiwalu, jaki mamy, czyli festiwalu Ona go w zasadzie organizuje, prawda? Jest to agencja, która w pierwszych latach była partnerem Jarocińskiego Ośrodka Kultury. W roku 2010 po raz pierwszy agencja samodzielnie podjęła ryzyko finansowe organizacji tego festiwalu, ale również odpowiadała za całość działań. Tylko z każdym rokiem tak naprawdę agencja zaczęła przejmować wszystko, co na tym festiwalu się dzieje, począwszy od części artystycznej, poprzez te branże działające przy festiwalu, które pozwalają zarobić pieniądze, czyli na przykład ochronę, organizację pola namiotowego i to, co na polu namiotowym. Państwo im nie przeszkadzaliście w tym? Jako wtedy był pan wiceburmistrzem. To ja sobie przypominam lata 2007, 8, 9, 2010 rok, kiedy od agencji Go Ahead skutecznie wymagaliśmy tego, aby wydarzenia okołofestiwalowe miały rangę taką, aby były zauważane przynajmniej tak samo jak Jarociński Festiwal. Faktem jest, że agencja Go Ahead z roku na rok zawłaszczała coraz więcej, prawda, dla siebie. No to jest, zawłaszczała albo pozwalano agencji Go Ahead zawłaszczać coraz więcej. No rok 2014, czyli ten festiwal, który odbył się 4 miesiące temu, tak naprawdę pokazał, że dziś miasto bardzo niewiele może na tym festiwalu. Burmistrz tego miasta bardzo niewiele może na tym festiwalu, mimo że występuje w roli zamawiającego. No bo jeśli agencja Go Ahead potrafi wyrzucić z promocji wydarzeń okołofestiwalowych film, który powstawał przez kilka ostatnich lat, film Andrzeja Wolfa, film, który miasto Jarocin współfinansowało, film, którego jednym z bohaterów jest burmistrz tego miasta i oni uznają, że to się nie wpisuje w konwencję festiwalu zaproponowaną przez agencję Go Ahead, to pokazuje, że tak naprawdę burmistrz tego miasta dostał pstryczka w nos w tym roku od tej agencji. Dostał czy nie? Nie zgadzam się z tym. Generalnie w tym roku wydarzyło się chyba coś więcej, mianowicie agencja Go Ahead na zupełnie innym gruncie popadła w konflikt z dyrektorem Wydziału Kultury w Poznaniu, siedzącym tutaj po mojej prawicy.
i zdaje się, że ten konflikt w jakiś sposób zaważył również na tym festiwalu, przynajmniej w takim właśnie negatywnym sensie. Spokojnie. Pani uważa, że to, co się wydarzyło w Poznaniu, miało przełożenie na to, co się wydarzyło w Jarocinie? Gdybym ja była właścicielem agencji, nie mówię tu o żadnej konkretnej agencji, ale gdybym była właścicielem jakiejkolwiek agencji artystycznej i gdybym to ja wygrała przetarg na organizację festiwalu i gdybym to ja prowadziła negocjacje, to również zastrzegłabym sobie z pozycji organizatora, na pewno zastrzegłabym sobie to, że będę miała jakiś wpływ na imprezy okołofestiwalowe, a przynajmniej na promowanie tych imprez. Agencja nie wie w zasadzie, co zaproponuje miasto, co zaproponują różne organizacje, co zaproponują ludzie, w związku z tym chce mieć jakiś wpływ na... No ale przecież agencja rozmawia z panią, negocjujecie tą umowę. Tak, przecież pani może powiedzieć, co może zaproponować miasto, co mogą zaproponować organizacje pozarządowe, jakie konkursy grantowe na przykład państwo chce się rozpisać. Jak najbardziej, ale kiedy rozpisujemy przetarg, kiedy odbywają się negocjacje, no nie mamy jeszcze wszystkich zgłoszeń na imprezy okołofestiwalowe. Wiecie państwo, że powstała w Jarocinie taka teoria, że Jarocin jest skazany na agencję Go Ahead. Czy pan uważa, że kolejną edycję, na pewno pan przeczytał warunki specyfikacji, może wygrać ta firma? Ja tylko na sekundę wrócę do tego, co pani burmistrz powiedziała, bo to jest zabawne, kiedy odpowiedzialnością za to, że agencja Go Ahead na przykład nie chciała promować otwarcia spichlerza polskiego roka, czyli projektu miejskiego, projektu, nad którym pani sprawuje nadzór. Agencja nie chciała promować filmu z udziałem burmistrza Jarocina. Pani próbuje obarczać mnie jako dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania albo konflikt, który zaistniał między tą agencją a mną jako urzędnikiem, który nie chciał tej agencji absolutnie przekazać. Absolutnie niczego takiego nie wiedziałam. Ja pani burmistrz nie przerywałam. Przerywał mi pan. Nie przerywałam. Przerywał mi pan. Ale drodzy państwo, sesja się skończyła, jeszcze jedna przed wami, także tam jeszcze zdążycie sobie porozmawiać. A teraz panie proszę, redaktorze, państwo nie mogę spokojnie siedzieć obok i mówić, słuchać, kiedy pan Kaźmierczak mówi, że ja przed chwilą powiedziałam. Nie powiedziałam, rozmowa jest nagrywana. Przecież możemy zupełnie normalnie wrócić, tak? Wrócimy sprawdzimy, taśmę, co pani powiedziała. Sprawdzimy i zobaczymy, czy coś takiego pani powiedziała, że za... Tak, ale mówiła pani za o konflikcie. Za niepromowanie, że niepromowanie wydarzeń okołofestiwalowych, nie. Takim było również otwarcie spikerza, tak wynikało z konfliktu agencji. To pokazuje, w ten sposób pani ocenia tą agencję jako nieprofesjonalną, bo nawet tak z kimkolwiek na świecie mieliby konflikt, to nie powinno się przekładać na jakość wykonywanej usługi dla miasta Jarocin. Czy agencja Go Ahead nadal powinna robić Jarocin Festiwal? Znaczy, ja nie żałuję ściągnięcia agencji Go Ahead do Jarocina, bo ten festiwal pod względem produkcyjnym zrobił olbrzymi postęp. Problem polega na tym, że od pewnego momentu, od kilku ostatnich lat, agencja Go Ahead tak naprawdę przejęła wszystko na tym festiwalu. Zawłaszczyła, co zrobić, żeby było inaczej? Zawłaszczyła sobie. Żałuję bardzo, że przetargu nie ogłoszono w sierpniu, kiedy tak naprawdę władze miasta Jarocin wiedziały, z kim mają do czynienia, kiedy znały stanowisko podmiotów jarocińskich, Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Biblioteki Jarocińskiej, Stowarzyszeń Jarocińskich, czyli tych osób, które chcą się włączać w organizację tego festiwalu poprzez organizację wydarzeń okołofestiwalowych. Dla mnie dużo bardziej wartościowych niż to, co się odbywa na scenie. Żałuję bardzo, bo do tego wielokrotnie namawiałem panią burmistrz, żeby uczyła się na błędach poprzedników, w tym również moich błędach. Kiedy z agencją Go Ahead trudno było podpisać umowę wcześniej niż na początku roku, w którym odbywała się kolejna edycja festiwalu. To była coroczna praktyka tej agencji, przeciągać negocjacje, przeciągać rozmowy po to, żeby miasto już tak naprawdę stało pod ścianą i miało do wyboru tylko jedną, jedyną agencję. To może lepiej było tak, jak szkoda, mówił... Szkoda, że tego przetargu w takim kształcie, przynajmniej w takim kształcie, jak go ogłoszono w tej chwili, czyli już bez tych zapisów, które przez dwa lata temu festiwalowi szkodziły, bo one preferowały jedną konkretną agencję, agencję Go Ahead. Jeśli się zapisy... No my wiemy, że tych zapisów nie ma w tej chwili. Teraz zostały usunięte, tylko że przetarg ogłoszono w październiku. I dlaczego uważam, że... jesteśmy skazani na agencję Go Ahead, czy nie? Mam nadzieję, że nie, natomiast nadal ogłaszaniem przetargu w tym momencie z zapisem, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do chyba 15 grudnia, szkodzimy temu festiwalowi. Pani jest pewna, że do tego przetargu stanie więcej niż jedna oferta? Tak, jestem pewna. Zmieniliśmy specyfikację. Myślę, że w takich najważniejszych punktach.
I uważam, że na pewno to spowoduje to, że zgłoszą się inne agencje. Zapisaliśmy, że maksymalnie 5 podmiotów i mam nadzieję, że ileś rzeczywiście tych podmiotów będzie, z którymi będziemy mogli rozmawiać. Natomiast zmieniliśmy też zapisy, jeśli chodzi w ogóle o sam kształt festiwalu i o to, o czym mówiliśmy wcześniej, że festiwal tak naprawdę powinien w jakiś sposób, a przynajmniej Rytmy Młodych, powinny być imprezą cykliczną. I taki zapis również w specyfikacji się pojawił. On pojawił się w tym roku, a nie wcześniej, dlatego, że... Znaczy, miała ta cykliczność polegać? Chodzi o to, że to jedna edycja w roku? Każdy, kto zgłosi się do tego przetargu, będzie musiał zaproponować program taki artystyczny, jeśli chodzi o Rytmy Młodych, jako imprezę cykliczną, która będzie się odbywać w Spichlerzu. Spichlerz był otwierany 17 lipca, w związku z tym, jakby w roku poprzednim nie mogło to funkcjonować. Oczywiście zasadne byłoby rozbudowanie tego dalej, ale nie mamy takiej możliwości. 14 stycznia odbyła się sesja. Na tej sesji zaproponowaliśmy zapisanie w WPF-ie pieniędzy na rok 15, 16 i 17 po 340 tysięcy. Nie zwiększaliśmy tej kwoty. Jest ona taka sama jak dotychczas, ale radni, no między innymi siedzący obok mnie tutaj... No nie chcieli się zgodzić, to wszyscy wiemy. Nie chcieli się po prostu zgodzić. W związku z tym na tym będzie polegała ta trudność, tak? Bo gdyby te pieniądze były zapisane na 3 lata, moglibyśmy taką specyfikację, taki przetarg rozpisać na 3 lata i kolejny właściwie cykl mógłby rozpoczynać się już dużo wcześniej. Ale dla kogo by to było bezpiecznie? Dla agencji zewnętrznej czy dla miasta? Ja myślę, że to byłoby dobre i dla jednej, i dla drugiej strony. Po pierwsze, dawałoby to dużo większe możliwości komuś nowemu, kto chciałby wejść w festiwal, dlatego że w tej chwili jest tak, od wielu, wielu lat ten festiwal organizuje rzeczywiście agencja Go Ahead. Podejrzewam, że wiele innych agencji jest przeświadczonych o tym, że to jest ich rynek. Ja może wyjaśnię, dlaczego radni ziemi jarocińskiej nie zgodzili się 10 miesięcy temu na wprowadzenie do WPF-u możliwości zapisania pieniędzy na 3 lata do przodu na organizację tego festiwalu. My chcieliśmy się zgodzić, tylko postawiliśmy warunek. Tylko proszę, się nie zgodziliśmy. A ja panią bardzo proszę, żeby pani nie przerywała, kiedy ja mówię. Mówmy o festiwalu. Mówmy o festiwalu. 10 miesięcy temu pytaliśmy panią burmistrz na komisji, na sesji, o jaki festiwal nam chodzi. Czy zamawiamy byle jaki festiwal, który się nazywa Jarocin Festiwal i róbcie co chcecie z tym, agencjo Go Ahead z Poznania, czy też stawiamy pewne wymagania wobec organizatora tego festiwalu. Przez 10 miesięcy od władz Jarocina, w tym od odpowiedzialnej za kulturę pani burmistrz Czałkowskiej, radni nie usłyszeli, jakiego festiwalu oczekuje miasto i jakie stawia oczekiwania wobec organizatora festiwalu. Okazuje się, że do dzisiaj nie doszło do takiego spotkania. Dlatego więcej czasu pani poświęca na rozmowy z tym, kto ma organizować festiwal, niż z podmiotami, które w Jarocinie i z ludźmi w Jarocinie, którzy w tę organizację tego festiwalu chcą się zaangażować, chcą zaangażować swoje doświadczenie, chcą ten festiwal trochę przywrócić Jarocinowi. Bo tak naprawdę, jeśli ten festiwal będzie się sprowadzał do tego, co nam agencja zaproponuje tylko na tej dużej scenie, to można go zorganizować w każdym innym miejscu w Polsce. Prawda? Czy miasto może mieć w ogóle jakiś wpływ na to, kiedy agencja zewnętrzna organizuje festiwal, może mieć jakiś wpływ na to, kto gra na tym festiwalu, na tą część artystyczną? Nie dalej niż 3 miesiące temu Łukasz Minta powiedział, że... Właściciel agencji. Jeden z właścicieli agencji powiedział, że współpraca z Robertem Kaźmierczakiem źle się układała, bo on się wtrącał w ten festiwal. No wtrącał się, bo odpowiadał również za wydawanie pieniędzy na ten festiwal. To wtedy właśnie wokół tego festiwalu, wokół tego wydarzenia czysto muzycznego, tylko trwającego od godziny 15 tam do 24 na stadionie, czy na boisku bocznym, odbywało się po kilkanaście wydarzeń około festiwalowych. To wtedy wtrącaliśmy się agencji Go Ahead i dbaliśmy o to, żeby te 340 tysięcy złotych, które miasto wydawało, wróciło do tego miasta, zanim tak naprawdę festiwal się odbył. Okazuje się, że agencja powoli zaczyna wypychać, nawet z około festiwalowych terenów, jakieś inicjatywy przedsiębiorców. Nie zgadzam się z tym absolutnie. Wcale w moim przekonaniu tak nie jest. Mieszkańcy
jak pan mówi o tych budkach i tak dalej, o gastronomii i innych rzeczach, jak najbardziej to organizują i powiedziałabym, że robią to z coraz większym rozmachem. Od czasu, kiedy ja się tym zajmuję i o ile sobie dobrze przypominam wcześniej, jak byłam na festiwalach, wyglądało to dokładnie tak samo. Jakby w tej chwili mówimy o czymś takim, przynajmniej ci, którzy będą ten film oglądać, mogą mieć takie wrażenie, że do 10 roku, kiedy zajmował się tym Robert Kaźmierczak, to miasto mogło wszystko, agencja Goahead siedziała na kolanach i słuchała, co ma jeszcze robić. No nie było tak, ja już roku, mówiłem o tym. Ale to pan o tym mówił, natomiast Robert Kaźmierczak mówił o tym zupełnie inaczej. Natomiast teraz zdaje się, że jakby to się obróciło o 180 stopni, a to nieprawda. Myślę, że zasadniczym błędem jest to, o czym mówiłam już wielokrotnie, że miasto przyszło do agencji Goahead na kolanach. I jakby to spowodowało taką sytuację, że te wyjściowe agencja miała zupełnie inne. Jak wygląda festiwal marzeń? No, oczywiście, festiwal, panie Jarosiński, ja festiwal w minionych marzeń, latach festiwal Roberta Kaźmierczaka był świetny, a teraz nie jest. Jak to będzie zorganizowane, żeby to odpowiadało nowoczesnym warunkom komercyjnym, przy okazji spełniało jakąś misję swoją dla miasta i te pieniądze, 340 tysięcy złotych, żeby mieszkańcy odczuli, że ich pieniądze wydawane są z pożytkiem dla nich i oni z tego w jakiś sposób korzystają. A musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jako co traktujemy festiwal? Jeśli traktujemy go jako część dziedzictwa kulturowego, a tak powinniśmy traktować ten festiwal, tak zaczął go traktować również minister kultury i dziedzictwa narodowego, dając chociażby pieniądze na festiwal i na spichlerz Polskiego Roku, no to obowiązkiem miasta Jarocin jest podtrzymywanie jakby tego dziedzictwa. W taki sposób, aby za lat 10, 20, 30, 40 o tym, co dziś wartościowe w polskiej muzyce rockowej, można było wspominać w kontekście właśnie jarocińskim. Żeby były takie sytuacje jak dziś z lat 80., 70., kiedy o legendach polskiej muzyki rockowej, o dziedzictwie kulturowym, jakim jest muzyka rockowa, trzeba było mówić w nawiązaniu do Jarocina. Kiedy obserwujemy ostatnie edycje tego festiwalu, to mam wątpliwości, które z wydarzeń tego festiwalu przejdą do historii polskiej muzyki rockowej. To nie jest tylko moje spostrzeżenie, czy moja obawa, że te edycje będą jak juwenalia w miastach akademickich. Tylko tyle. Kilkugodzinny, duży koncert dla kilkunastu tysięcy ludzi. To jest obawa między innymi Waltera Chełstowskiego, który powtarza o tym, pokaż mi, Walter mówi, pokaż mi wydarzenie z ostatnich lat, które przejdzie do historii polskiej muzyki rockowej. Czyli na ile to będzie miejsce ważne, nie tylko dlatego, że można wypić piwo i posłuchać muzyki, tylko na ile będzie ważne, tak jak było ważnym w latach, chociażby w latach 80. Czyli to z punktu widzenia jakby artystycznego i dziedzictwa kulturowego. Drugi punkt, druga perspektywa to jest ta miejska. Na ile miasto chce wykorzystywać festiwal do swojej promocji, ale również do swojego rozwoju, rozwoju gospodarczego również. Ja twierdzę, że festiwal trwający 365 dni w roku, czyli w ścisłym powiązaniu ze spichlerzem Polskiego Roku, może być jednym z elementów rozwijających gospodarczo Jarocin. Szkoda, że nie działo się tak, jak był pan wiceburmistrzem. Czyli mogę dokończyć? Od trzech miesięcy, mamy jedno z narzędzi do tego, czyli spichlerz Polskiego Roku. Wcześniej tego narzędzia nie mieliśmy. Żałuję bardzo, że to narzędzie jest niezauważane całkowicie przez obecne władze Jarocina. Czyli jeśli zaczniemy traktować spichlerz Polskiego Roku jako, brzydkie słowo, produkt turystyki kulturowej, no to wtedy możemy zacząć myśleć o tym, czy spichlerz Polskiego Roku motorem napędowym dla festiwalu, a nie odwrotnie. Ale też motorem rozwojowym dla miasta Jarocina. Kilka tygodni temu, wraz z muzealnikami jarocińskimi, twórcami spichlerza, byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego. I tam pracownicy tego muzeum powiedzieli, wy macie produkt znacznie lepszy do sprzedaży, znacznie bardziej atrakcyjny niż powstanie warszawskie. Tylko pytanie, czy będziecie chcieli, albo czy władze chcą uczynić ze spichlerza Polskiego Roku, z historii tego festiwalu, ikonę miasta. Póki co
nie chcą. Tak myślałam, pan, że pan na pewno pani wtedy mówi, tak powiedział, że władze nie chcą. Byłam o tym przekonana. Gdyby pan tego pani nie zabrać, dokończył, pewnie, bym pewnie macie szkodową koncepcję na przyszłe lata, bo panie jest pan... redaktorze, ja może powiem tak, że ta pierwsza perspektywa, o której mówił tutaj Robert Kaźmierczak, to właściwie bardzo ładnie rozwinął to, o czym ja powiedziałam tutaj panu na samym początku, kiedy mówiłam o festiwalach z lat 80. i późniejszych. I kiedy zakończyłam tę wypowiedź tym, że w zasadzie nasz festiwal, no, trudno, żeby konkurował z tymi dużymi festiwalami, które się już w trakcie rozwinęły, świetnie funkcjonują, ale musi mieć coś, czym się musi rzeczywiście wyróżnić. Więc uznaję, że jesteśmy całkowicie co do tego zgodni, tylko ja to wyraziłam w jednym zdaniu, radny Kaźmierczak potrzebował więcej. Po raz pierwszy w tej kadencji w jednym zdaniu, aha, dobrze. Natomiast jeśli... Także uważam, że to wyróżnienie jest konieczne. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że nie robiliśmy nic wcześniej, bo tak naprawdę to za moją sprawą stało się tak, że rozpisaliśmy projekt, który się nazywał Europejskie Rytmy Młodych. Ubiegaliśmy się dwa razy o pieniądze. Dwa razy, przyznaję, tak, nie udało nam się tych pieniędzy dostać. Konkurencja była duża. Żałuję, że tak się stało, bo ten festiwal funkcjonowałby, myślę, już zupełnie inaczej. I w zasadzie to, o czym tutaj mówimy, o tym festiwalu przez cały rok, to czy te postulaty, o których tutaj była mowa, postulaty dyrektorów naszych instytucji, no to one w dużej mierze właśnie rozpisywały dokładnie ten projekt, który był moim pomysłem. Tutaj o Spichlerzu. Taka dyskusja toczyła się już w czasie festiwalu, czy w zasadzie festiwal ma być jedną z imprez, którą robi Spichlerz, czy ma być to odwrotnie. Chciałam powiedzieć, że zadziwiło mnie coś innego w tym roku, bo Spichlerz miał dużą promocję. Muzeum, uważam, naprawdę ma wiele do zaoferowania tym, którzy do niego przyjdą, ale oczekiwałabym mimo wszystko większej ilości gości festiwalowych akurat w tym muzeum. Więc jakby stąd też te zapisy w specyfikacji, bo myślę, że to w jakiś sposób spowoduje, że ten Spichlerz rzeczywiście nabierze takiego rozpędu. Ale pani burmistrz, ja spędziłem 3 dni podczas festiwalu w Spichlerzu Polskiego Roka i tam fizycznie nie można było przez ekspozycję przeprowadzić większej ilości osób. Pierwszego dnia było to około 300 osób, drugiego około 300 i trzeciego dnia festiwalu pani, też około 300 pani osób. Pani burmistrz, pani podaje całkowicie nieprawdziwe informacje. Ja te informacje mam od dyrektora muzeum. Ja spędziłem naprawdę 3 dni, nie uczestniczyłem w koncertach. W jednym koncercie na zakończenie festiwalu uczestniczyłem w niedzielę, a 3 dni spędziłem w Spichlerzu, rozmawiając z ludźmi, którzy do Spichlerza przychodzili, odwiedzali, ankietowałem ich. Tak jak obiecałem, będę wolontariuszem. Powiem, że skoro są to nieprawdziwe informacje, zatem zwrócę się do dyrektora muzeum z prośbą o korektę, bo ja żałuję bardzo, że pani nie poświęciła 1/10 tego czasu, który ja, wolontariusz Kaźmierczak, poświęciłem na obsługę Spichlerza w okresie festiwalu. Życzyłbym pani burmistrz, aby każdy projekt kulturalny, który będzie nadzorowała, którym będzie kierowała, miał strukturę finansowania 50% z miasta, 50% ze środków zewnętrznych. W tym ze środków Ministerstwa Kultury. Mam do pani pytanie, ile pani złotówek pozyskała dla miasta Jarocin z Unii Europejskiej albo z Ministerstwa Kultury? Panie Robercie, ja jestem pani nie ma pan program czego dzisiaj prostować, ponieważ to nie wymaga sprostowania. Dwóch na jednego przerodził się w 1/1. Miało być 2/1, jest 1/1. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi, panu radnemu Robertowi Kaźmierczakowi, pani wiceburmistrz Hanie Szałkowskiej. To była pouczająca dyskusja na temat festiwalu. Co z tego wyniknie, przekonamy się już niebawem, bo przed nami wybory samorządowe i wszystko może się zmienić jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.